jak świetnie to wygląda. Taki wkurzony chłop. Można by go nazwać wkurzonym gościem po prostu. A tu nasz kolega, Bip. Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie to Friday Night Funkin', ale kontra Whitey, Witty, nie wiem jak go nazwać, w każdym razie ja będę go nazywał raczej gościem Bombermanem. To jest mój Bomberman, no ma na głowie bombę, więc pasuje. Możemy zacząć, pokażę wam o co chodzi. Otóż ten mod dodaje dodatkowy tydzień, który pozwala nam na walkę z naprawdę ciężkim przeciwnikiem, którym jest właśnie Whitey czy Witty. Mam nadzieję, że chociaż jedno, jakby jedna nazwa jest dobra, którą wypowiedziałem. Jeżeli wam się odcinek spodoba, jeżeli chcecie więcej walk w Friday Night Funkin', chcecie zobaczyć więcej modów, czy też więcej filmów na kanale po prostu, bo lecimy od dzisiaj z daily, codziennie, odcinki, jak zawsze, to możecie zostawić łapkę w górę. Tak, bardzo dużo powodów, by zostawić łapkę w górę. Chociażby taki, że mnie lubicie. O, na przykład. Back Alley Blitz. I mamy tutaj naszego Bombermana z mikrofonem. Tak, będę go nazywał Bomberman, nawiązując do starych gierek właśnie, wiecie, gdzie się wysadzało kolegów za pomocą bomb. Okej, mamy ten bonusowy week, czyli bonusowy tydzień i co? Zaczniemy po prostu, nie będę już tutaj przedłużał. Zaczynamy zabawę na easy, bo chcę zobaczyć, jak bardzo ciężki on jest nawet na easy podobno. Są mega problemy z przejściem go. A jako, że ja jeszcze tak średnio mi idzie, no średnio, już nie tak źle, ale średnio, to chcę to zobaczyć. Czuję, że dostanę po dupie. Nawet mamy sękę tutaj, zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Taki wkurzony chłop. Można by go nazwać wkurzonym gościem po prostu. A tu nasz kolega, Bip. Mamy punkty, nawet miss, czyli ile razy nie udało nam się trafić. Kto? I też oczywiście celność. Kurczę, to czuję, że to będzie gruby ten modzik. Bip Bob. Ach, wy dwoje. Czy możecie zostawić mnie w spokoju samego? Nie chciałbym, żeby ktoś wiedział, że tutaj jestem. Bip Bob Beb. Posłuchaj, nie szukam kłopotów w tej nocy. Po prostu zostaw mnie i będzie super. Bip Bab Skibop. Nie mogę. W ogóle bohater, który mówi do tego... O nie, zaczyna się już! Okej, AS i góra prawo. Co tu się wydarzy? W ogóle nasza dziewczyna, zobaczcie jak trzyma sobie... radyjko. Jak świetnie to wygląda. I jak on fajnie brzmi. Co tu się dzieje w ogóle? Design postaci, także naszej dziewczyny, jest po prostu świetny. Ten Bomberman też jest, nasz Whitey, tak, poziemniakowemu Whitey, też jest super. Accuracy, no nie ma 100%. Zobaczmy, czy na easy to przejdziemy. Jeżeli na easy tego nie przejdę, to ja nie wiem, jak ja to zrobię na hardzie. Ale na pewno kiedyś będę chciał nagrać wam coś takiego. Mam jeszcze do nagrania oczywiście wszystkie tygodnie na hardzie. Ale dobra, skupiam się, nie mówię, a przynajmniej mniej mówię i gramy. Na razie jest okej. I muzyczka jest świetna. Jestem pod wrażeniem, bo to mógłby być po prostu siódmy tydzień. Ten bonusowy tydzień to najlepszy mod, jaki wyszedł z Whitey, z Bombermanem naszym polskim. Tak, możecie napisać Bomberman w komentarzu, będę przypinał serduszka za Bombermana. Bomba w bluzie, dosłownie. Nie ma źle, a muzyka naprawdę jest świetna, że chce się grać. Zmisowałem. Ten pan bomba ma po prostu świetne, totalnie świetne. Ma świetną piosenkę w sumie, jeszcze nie wiem czy świetne, zobaczymy teraz drugą. Uwaga, teraz chyba się kolega wkurzy. A, więc to tak. Breb Bapiti Bob. Naprawdę, jakby... On już jest wkurzony, ok? Po prostu wszelkie limity tutaj są. A my dalej, Bip Beb Skodę Bob. Oczywiście nasz kolega, jak zwykle, odpowiedź bardzo prosta. Nie każ mi tego robić. Okej, okay, chce nas po prostu zabić. Chce nas dojechać w tym śpiewnym wyzwaniu. Chyba będzie ciężko. Okej, okay, już jest gorzej. To jest easy, moi drodzy. Wciąż przypominam, że to jest tylko easy. A pan Bomberman się rozkręca. Ale jego głos jest świetny, naprawdę. Totalny sztosik.
Nie sądziłem, że będzie aż tak dobry. Idzie dobrze? O nie, teraz będzie problem. Nie, już myślałem, że będziemy mieli więcej tutaj ruchów. Może jednak na easy to nie będzie takie ciężkie? Chociaż kto wie. Prawie już zmisowałem, wiecie? Aż tak krześle podskoczyły. Okej. Bo póki co nie wydaje się taki ciężki na tym easy. A słyszałem, że ma być totalny wariat, nawet na easy. Także jestem ciekaw, o co chodzi. Jeszcze nie zmisowałem. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Samego siebie. A muzyka jest totalnie... To po prostu jest cudowna. Jest świetna. Chyba mi się troszeczkę coś przyciszyło. Tak, komputer szwankuje ostatnio. Muszę go troszeczkę ogarnąć. Nie chcę za dużo mówić, dlatego no, przycichłem troszkę, żebyście mogli posłuchać tej muzyki. Zmisowałem. Pierwszy mis wleciał. Jeden mis w drugim etapie. Tak, zawsze mi zacina. O nie, on się chyba wkurzy. Co rzucił mikrofonem? Jaki agresor? Co się dzieje tutaj w ogóle? Whitey, dobrze się czujesz? No chyba nie za dobrze. Wystarczy. A, zabrali to, co miałem, okej? Okay? Musiał ciągle uciekać i... Nie mógł być co? Musiał ciągle uciekać i się chować. Przed rzeczami, których nie mógł kontrolować. Okej, okay, przeklina nas. Babob, Pebob. Pebo. Odpowiedź naszego bohatera zawsze mi się podoba. To jest po prostu najlepsza odpowiedź na Okej! Przegrywamy, moi drodzy. Chyba ludziom o to chodziło, że easy... Na trzecim etapie jest mega trudne. Accuracy na 50% to i tak chyba nieźle. Okej! Szybko poszło. Przyznaję, Whitey... Nie jest prosty, przepraszam Whitey, co powiedziałem. Spróbujemy na żywo jeszcze kilka razy tutaj go pokonać w tej trzeciej fazie. Pewnie nie wyjdzie, ale postaram się dla was, żeby odcinek nie był krótki. Chcę spróbować. Jezu, jakie to jest trudne, naprawdę. Powiem wam szczerze, tak nawalam w klawisze, pewnie to słyszycie zresztą. U mnie zawsze słychać. Ła, nie żyje. Nie. Kurde, pomyliłem. Były dwa, jakby były trzy w dół na początku, a ja od razu dałem trzy w górę. Spróbujmy jeszcze raz. Powiem szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie. Moi drodzy, do trzech razy sztuka, także próbujemy raz jeszcze. Już trzecia moja próba, trzecie podejście do Bombermana. Lepiej mi to poszło na początku, powiem wam. Znaczy w poprzednim podejściu. Tak, o wiele lepiej. No i padłem. Jezu, jakie to jest trudne, naprawdę. Nie sądziłem, że będzie... Dobra, ostatnia próba. Jeżeli się nie uda, to instaluję moda, którego też wam chcę pokazać. Jest on związany z panem Bombermanem. No i jeżeli nam się to nie uda, to na pewno wrzucę osobny filmik, w którym go pokonuję. Halo! Jezu, jak on krzyczy, nie mogę nic powiedzieć. Jest tak głośno. Jeżeli teraz mi nie wyjdzie, to po prostu nagram sobie prywatnie podejście z nim i wam wrzucę, jak wygrywam. Tak samo wszystkie poziomy na hardzie będę przechodził jeszcze. To wam obiecuję, na pewno. Więc nie musicie się martwić, zobaczycie jeszcze mnie męczącego się z Whitey. To trzeba potrenować, bo
Nie dam rady tak na wizji, na żywo czegokolwiek przejść. Zobaczcie, jak on mnie szybko pokonuje. No właśnie, pokażę wam coś fajnego na koniec. No i wyczekujcie, jeżeli chcecie, żebym go pokonał, to wiecie, co robić. Możecie ocenić film w górę i wtedy skopiemy dupę panu Bombie. Tak, ja muszę się tego nauczyć. I uwaga, mam już tego moda, zobaczcie, kim będę, po prostu. Podobno jest to dość śmieszny młodzik i bardzo pasujący. O, proszę bardzo, jesteśmy Whitey'm, takim młodym, wkurzonym Bombermanem. Ale to wygląda po prostu świetnie, jak mały jest, co nie? Bo normalnie jest dość duży, a ten jest taki malutki. Ciekawe, czy ma też zmienione dźwięki. Prawdopodobnie ma? Nie, ale ma za to animację, jak widzicie. Naprawdę świetnie to wygląda. Szczerze, chciałbym być jako taki Whitey. Jeżeli miałbym wymienić chłopaka na jakąś postać, to byłby to właśnie ten Whitey. Jeszcze ma tak świetnie zrobione animacje. Sama postać jest po prostu totalnym sztosem. No. Co mogę tutaj dużo mówić? Włączyłem tutorial, żeby wam pokazać, jak on się tutaj zachowuje, ale zaraz przejdziemy jeszcze do jakiejś piosenki i zobaczymy, jak będzie w akcji pan Whitey leciał. Na normalu jeszcze nie mam high score'a na tutorialu, więc dlatego też odpaliłem. Mamy to. Bardzo dobrze, młody Bombermanie. Ojciec byłby z ciebie dumny. No i lecimy. A, tutaj go nie ma. Ale jak przegramy, to też mamy animację Whitey'ego. To jest ciekawe, fajne. Sprawdźmy, czy on tutaj będzie. Tak jest. Czyli jeszcze nie ma go wszędzie. Okej, no to jest zrozumiałe. Mod jeszcze nie jest na tyle rozwinięty. I chyba trochę nie trafiłem sobie na początek. No ale jak widzicie, właśnie tak zachowuje się mod na Whitey'ego. Gdybyśmy nim byli, to tak byśmy się zachowywali i tak byśmy wyglądali. Myślę, że bardzo fajny modzik, który zasługuje na jakiekolwiek zauważenie, tak? No i sprzedaję wam to w filmie razem z Whitey'm, więc idealnie tutaj się wpasowało. Dobrze, że ktoś z was mi to podesłał. Tak, ja sobie tu już pogram poza wizją, bo jak widzicie, już wszystkie emotki znacie, te wszystkie jakby ruchy młodego Whitey'ego znacie. Także dzięki za wysłuchanie, raz jeszcze. Do usłyszonka i cześć.